Wszystkim z tej strony Koza. No i zapraszam na kolejny odcinek, a raczej pierwszy odcinek, bo wcześniej to było zestawienie gier z serii Hill Climb Racing. Oglądajcie. No, ogólnie mam odblokowanego reniferka. Jest wszystko fajnie. Coś chyba głos nie działa. A, dobra. No, już. No. I czuję się magię świąt. Ogólnie paliwem tego jelenia jest snopek siana. Właśnie tutaj widać. Trochę mnie dziwi to, że te sanie wszędzie mogą jeździć, ale dobra. No nawet dzwonki słychać. O wszystko zadbane. Każde szczegóły. Dosłownie. Nawet bródkę ma. No i za chwilę wrócimy. Coś mi się zbugowało właśnie z tamtym jeleniem, ale mamy tutaj taki jakby pojazd terenowy. Na terenisko to nie wygląda, nawet na takie terenisko nie wygląda, ale dobra. No, już pojechaliśmy daleko strasznie. Jest też nowsze wydanie tej gry, ale nie miałem okazji pobrać, więc robimy z tego. To jest w ogóle moja ulubiona gierka z tych wszystkich gierek. Jeszcze Jetpack Joyride był, ale to może później, albo kiedy indziej się zrobi. Co my tu jeszcze mamy, ten pojazd? Dobra, spróbujemy tutaj tym. No pewnie nie jest zbyt bardzo ulepszony. No nie, bo tylko 7 silnik, ale tak to. Pamiętam, że na innym telefonie miałem wszystkie rzeczy odblokowane. I no naprawdę dość przyjemnie mi się grało w tę grę. Zwłaszcza jak byłem chory czy coś, to miałem chwilę czasu na to, żeby tam parę rzeczy porobić. No zresztą teraz też jestem chory. Zapalenie płuc, więc nagrywam tak okazyjnie. No, tak to są w soboty albo w niedzielę te odcinki, sami zresztą wiecie. Chciałem taką odskocznię od Minecrafta zrobić. No tak to tam w tym Minecrafcie nic do roboty nie ma, a tutaj można przynajmniej trochę pojeździć. No i kolejne, to samo znowu. Z góry przepraszam za głos, ale właśnie mówiąc jest tak, że troszeczkę mnie złapało i mogę tak, że tak powiem, mówić dziwnie. No widzimy się za chwilę, bo mam coś do zrobienia. No już jestem. Kawę sobie zrobiłem przynajmniej. To dobre. No. Tu jest ogólnie nasz rekord pokazywany i te inne tego typu sprawy. No dobra. W sumie to tylko tyle z tego pojazdu, tak? Bo tutaj jest jeszcze pierwszy raz tym jadę. Od kupienia tego pojazdu. A tak naprawdę tutaj jeszcze ten GHB na tym jeździ, także no. Ale jaki on jest cichy. Boże. Nawet szybki jest. Nie tyle, że cichy, co szybki. Sporo szybki nawet.
Tylko jak się go przeciągnie, to właśnie będzie coś takiego jak wtedy sygnał. Przeciągniemy mu energię i zwarcie się zrobi. I on już nie będzie chyba chciał jechać. No. Ogólnie prowadzenie tego pojazdu jest dość fajne. I przyjemne, bo naprawdę cichy jest, nie warczy tak jak te inne samochody, co tutaj są w tej grze. Fajnie jest. No, znowu to sykło. No i pojeździe. A może na jakiejś innej, prostszej trasie? O ile takowa jest. No może tutaj. No. Spaliłem samochód. Raczej zwarcie spowodowałem. No, ale tak to jest ogólnie z tym samochodem. On się, zauważyliście, że on się jarzy pod spodem na niebiesko, jak przekroczę czerwoną strzałkę? Środkową bodajże. A nie, to ta trzecia. Ale tak to jest fajnie, naprawdę przyjemnie się nim jeździ. Polecam kupno tego samochodu, mimo tego, że jest drogi, to polecam, no bo naprawdę bardzo przyjemnie się i fajnie nim jedzie. Także no, to jest dość fajny samochodzik, bardzo przyjemny. Mimo tego, że jest mały, wyglądem przypomina trochę Smarta, ale tyłem, bo przodem to raczej Smarta, ale tyłem to może Malucha, czy coś w podobie tego samochodu. Koła ma jak żywcem wyciągnięte z tego, z jakiegoś Mustanga, czy z czegoś. Naprawdę fajny samochód. No już mi się energia kończy, o. Ja to mam właśnie takiego farta, że jak mi się energia kończy, to wpadam na nią. No teraz głośno było go słychać. Troszeczkę. O. Przegrzałem go. Ale tak to jest ogólnie fajnie. Wypala w ogóle, jak ta kontrolka miga, to wypala się więcej energii w tym samochodzie. 3/4 energii się wypala. Przynajmniej. Tak samo jest w pociągu, że 3/4 benzyny się wypala, jak za długo się go trzyma. Ale w pociągu się nie robią takie rzeczy jak tutaj. Że coś strzela itp. A tak to jest fajnie. Ogólnie pociągiem się dość fajnie jeździ, o ile wagony się nie pourywają, albo tak jak jest na tej pierwszej planszy, że się na przykład na most nie zmieszczą, czy coś, czy nie ten, nie, no nie wiem, jak to określić. O, to jest mój właśnie fart. Waha się kończy. No, a tak to zawsze wpadam na te benzyny. No. Nastrojowo już 2 km zrobione z 5. Jeszcze 60 metrów do celu. 30. O. I znowu. Ja to mam taki właśnie fart życiowy. W każdej grze zresztą. Szkoda, że innych platformówek nie mogę nagrywać tylko na telefonie, bo próbowałem na komputer znaleźć program do nagrywania tego, co się dzieje na ekranie.
ale nie mogłem znaleźć, gdyż no po prostu dobre programy tego nie oferowały. A nawet jak coś ściągnąłem, to pisało, że tam mój antywirus wychwytywał wirusa. Także to z tym problem jest. No teraz to już raczej chyba nie dojedziemy. Chociaż? A nie, nie da rady. No. Czyli to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wypowiedzi pod filmem. No i trzymajcie się wszyscy gorąco. Cześć.